A dziękując Bogu, chcemy także podziękować tym ludziom wszystkim, tym, którzy na różne sposoby pomagali, wspierali, czy towarzyszyli naszej Waszej ciężkiej pracy. Praca wszystkich ludzi jest ciężka i odpowiedzialna, ale Wasza jest szczególnie dlatego, że jest nieprzewidywalna za wszystko Boga. Przeprośmy za to, że czasem w naszej pracy ciężkiej, mozolnej zapominaliśmy o tym, co najważniejsze. Przeprośmy za to, że nie zawsze liczyliśmy na Bożą dobroć, że czasem przekładaliśmy to wszystko na nasze siły. Ja będę dziękował Bogu za całą moją wspólnotę parafialną. Rzecz jasna w szczególny sposób dzisiaj za gospodarzy, za wszystkich, którzy mają swój udział w tej trudnej gospodarzy dziela. Siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z różnych powodów i myślenia, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwy wrzody, a odmawiać się duchem w waszym myśleniu i przyobraz człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto słowo Boże. Panie, będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie. A Ciebie prosimy, Jasnowódzka Matko, by nigdy nie zabrakło chleba Twoim dziadkom. Pani Barbara Gran składa kosztara, składa chleb. Chleb wręczają Pan Józef Frankowski, Pani Mariola Mazarska. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że jako przedstawiciele polskiej wsi możemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory, za opiekę nad każdym z nas. Puszcza z małżonką składają chleb. Mieszkańcy Czaplina składają swój.
swoje dary i dziękuję Panu Bogu, bo mi zawsze Ciecierza, starostowie Paniuszy z zagranicznej, Pani Danuta Uszyńska z Pola Jokola, dziękując Bogu i prosząc teraz na dalsze nasz tam. Pan Paweł Szymczak i Pani Małgorzata Sawkiewicz składają chleb i dziękują Bogu, prosząc stawiennictwo Matki Bożej o opiekę dla całych wspólnot i pracują na nowo. Dzieci składają głosy z tego rocznego. Mieszkańców Mojszewa chleb składa Pan Wiesław Szybik i Pani Klaudia Bołacz. Mieszkańcy Mojszewa przynieśli leżę chleb i kosz, aby złożyć Panu Bogu podziękowanie za całoroczną opiekę i prosić o dalsze błogosławieństwo. Przynoszą chleb. Pan Piotr Wójcik i Pani Ewa Wojczycka mieli wspólnoty z Węgorzyna zmęczają, bo ten chleba wypieczony z tego rocznego kosza. Właściciele firmy Lasa przynieśli owoce swojej pracy, dziękując Bogu za wszelkie łaski i opiekę. W imieniu Stowarzyszenia Społeczności Cerkwicy Pan Henryk Włoch, Pani Anna Kubiańczyk, wręczają chleb, dziękując za wszelkie dane, które otrzymane były z ręki Bożej. W imieniu mieszkańców Trzesina chleb wręcza Pan Kazimierz Hryniuk i Pani Stanisława Majkoś. Mieszkańcy też upiekli ciasto Mazury Polski, aby jeszcze przybliżyć tradycje polskie w narodzie. Członkowie Żywego Różańca składają kwiaty i misę z pierogami wieczonymi z mąki, która powstała właśnie z tegorocznego zboża. Dziękuję Panu Bogu i proszę Matkę Bożą Różańcową o wstawiennictwo i łaski dla całej parafii, upraszając koło przez Matkę Różańcową. Czynną ofiarę i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na wieczność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z Wami.
toxic high. Out of my sorrow, out of my pride. I just can't get along. Every love so I survive. Every heart you answer time. Where did this I go? Thank you.
Dobra.
Warszawy jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Yeah.